Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną sałatkę z szynką i ananasem. Do przygotowania sałatki będziemy potrzebowali 200 g sera żółtego, 200 g szynki, ja użyłam szynki gotowanej z indyka, puszkę ananasa w plastrach lub w kawałkach, 5 jajek ugotowanych na twardo, puszkę 400-gramową kukurydzy, jeden słoiczek selera konserwowego, około 4 łyżek majonezu i sól, pieprz do smaku. Ser żółty ścieram na tarce o średnich oczkach. Szynkę ścieram na tarce o grubych oczkach. Jajka również ścieram na tarce o grubych oczkach. Odsączonego ananasa kroję w kostkę i dodaję do sałatki. Dodaję wypłukaną i odsączoną kukurydzę i selera. Dodaję ser, majonez, doprawiam solą i pieprzem i dokładnie mieszam. Po wymieszaniu sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to doprawiam. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego!